To nie jest uszkodzenie budynku szpitala, a bardzo ważna inwestycja. Dzięki niej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 20 będzie można częściowo powrócić do funkcjonowania poradni i oddziałów sprzed pandemii koronawirusa. W miejscu dziur pojawi się specjalistyczna winda. Ułatwi ona dotarcie do segmentów, które były wyłączone z dotychczasowego użytkowania. Szpital aktualnie leczy wyłącznie pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Dzięki windzie ta sytuacja się zmieni. Koszt budowy windy to 1 000 000 zł, jednak jak podkreśla Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, to odpowiedź na potrzeby pacjentów czekających na świadczenia m.in. z zakresu rehabilitacji.